miejscowość położona na obszarze Garbu Lubawskiego na przesmyku między jeziorami Dąbrowa Mała i Dąbrowa Wielka i łączącym je kanałem Welu. Mowa o Dąbrównie, gdzie życie toczy się w swoim tempie. Kiedyś stał tu zamek zbudowany przez Krzyżaków w 1319 roku. Teraz są inne obiekty. Jednym z nich jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i posterunku policji. Budynek jest świeżo po remoncie. Budynek jak do tej pory był miejscem posterunku policji w Dąbrównie, jak i również siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy. Tak samo i teraz będzie. Jest to budynek kompletnie odnowiony, ocieplony, termomodernizowany. Koszt całej inwestycji wyniósł około 1 300 000 zł. Zostały tutaj wykonane panele fotowoltaiczne, całe poszycie dachowe, wymienione zostało przewody kominowe, instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie. Ponieważ teraz jest obiekt ogrzewany pelletem, a nie węglem. Tynki zostały tam, gdzie trzeba było, zbite. Instalacja wodno-sanitarna również została tutaj wymieniona. I zewnętrzne poszycie budynku, ocieplone to zostało. Także budynek praktycznie jest kompletnie nowy. Dąbrówno stanowiło w przeszłości jeden z najsilniejszych ośrodków polskości na Mazurach, ale nie przekształciło się w ośrodek miejski o dużym znaczeniu. Było uznane jako miasto do końca lipca 1946 roku. Obecnie już nawet nim nie jest. Nie oznacza to jednak, że mniejszy nie może więcej. Starania gminy Dąbrówno przynoszą pożądane efekty, nawet w tak trudny czas, jaki teraz mamy. Środki pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Szukaliśmy również wykonawcy, wiadomo, to był trudny okres, jeżeli chodzi o tą pandemię, ponieważ mieliśmy wykonawców, którzy nie chcieli się podjąć tej pracy, bo mieli jakieś inne zobowiązania. W końcu jednak w ramach przetargu udało nam się wyłonić wykonawcę i prace trwały praktycznie od ubiegłego roku. Zostały termin troszeczkę tutaj wydłużony ze względu właśnie na ten okres pandemiczny. Budynek został oddany teraz już do użytku, no i w najbliższym czasie nastąpią przenosiny i umeblowanie tego obiektu przez GOPS i przez posterunek policji. Tereny te zamieszkiwało pruskie plemię Sasinów, następnie zostały skolonizowane przez polskich osadników pochodzących z ziemi chełmińskiej i staropruskich z Pomezanii. Tyle historii. Dziś rodowici Polacy mają tu swoje instytucje. W zmodernizowanym budynku również zajdą zmiany, ale restrukturyzacyjne. Tak, oczywiście będzie tutaj drobna reorganizacja. Posterunek policji będzie mieścił się na dole w obecnych pomieszczeniach GOPS-u. Oczywiście nie wszystkich tych na parterze, ale tam, gdzie do tej pory mieszkańcy wchodzili do GOPS-u, tam będzie posterunek policji. Również ten obiekt został zabezpieczony w windę dla niepełnosprawnych i będą z tej windy mogły korzystać wszystkie osoby, które będą tego wymagały, zarówno jeżeli chodzi o petentów posterunku policji, jak i GOPS-u. Część pomieszczeń na dole również będzie wykorzystywana przez GOPS i tutaj cała góra jest zaaprowizowana dla pracowników GOPS-u, jak i również dla pełnomocnika do spraw antyalkoholowych. Przyjmowanie petentów wymaga odpowiednich warunków. Teraz takie tu są zapewnione. Drzwi już wkrótce staną otworem przed mieszkańcami i wszystkimi, którzy z wizyty będą korzystać. Samorząd gminny realizuje projekt pod nazwą Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie przy wsparciu środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Kwota pozyskanych środków na realizację inwestycji to ponad 710 000 zł.